Próbując odpowiedzieć na to pytanie względnie prosto, ja myślę, że, znaczy myślę, bliski jest mi taki pogląd, że czym innym są zaburzenia psychiczne, a czym innym są problemy. I czym innym jest sytuacja, że ktoś odczuwa jakieś stany lękowe, a czym innym, jeżeli przeżywa zaburzenia lękowe. Że tu możemy się posłużyć analogią pomiędzy przeziębieniem. Czujemy, że coś, jakiś dyskomfort fizyczny i że z tego może się rozwinąć infekcja. I jesteśmy w stanie zapanować swoimi sposobami czy sposobami prababci, żeby nie rozwinęła się infekcja. Natomiast jak ona się rozwinie, no to już wiadomo, że infekcja wirusowa nieleczona trwa tydzień, a leczona 7 dni i że możemy przewidzieć przebieg i że sposoby babci nie skrócą tego. I niezwykle ważne jest również stosowanie takiego podziału w przypadku problemów natury psychicznej. Co innego, jeśli jesteśmy na poziomie jakiegoś dyskomfortu, a co innego, jeżeli rozwijają się objawy chorobowe. I jeśli rozwijają się objawy chorobowe, no to zasadnicze znaczenie ma leczenie. I tutaj prostej odpowiedzi nie udzielę, bo tych jednostek chorobowych jest wiele. I jeżeli byśmy porównali do infekcji, to niektóre infekcje się leczy tylko objawowo, prawda? Środki przeciwgorączkowe, ogólnowzmacniające, a w niektórych mamy antybiotyki, a w niektórych mamy leki przeciwgrzybicze. I w momencie, kiedy jesteśmy na poziomie występowania jednostek chorobowych, no to optymalną strategią jest po prostu leczenie zgodne z aktualnym stanem naukowej wiedzy. Czym innym jest radzenie sobie z problemami, które związane są tylko z dyskomfortem, a nie osiągają poziomu rozwijania się pewnego procesu chorobowego. Natomiast oczywiście sytuacja się troszkę bardziej komplikuje, bo w ramach psychoterapii wykorzystywane są pewne elementy związane czy wywodzące się ze wschodniej tradycji. I w historii medycyny ostatnich kilkudziesięciu lat było parę takich prób. Swego czasu, nie wiem, czy panie pamiętacie, medytacja transcendentalna. Wydawało się, że będzie jakimś istotnym dodatkiem do medycyny. Nie wyszło to. Myślę, że jednym z istotnych powodów, że to nie wyszło, to było to, że dobór mantry nie został ujawniony. Potem była seria badań grupy Herberta Bensona pod hasłem reakcji relaksacyjnej, które wykazały, że pewne korzystne zmiany psychofizjologiczne występują przy spełnieniu kilku prostych elementów obecnych w różnych technikach medytacyjnych. Potem była praca Holmesa, który wykazał, że to niekoniecznie musi być medytacja, że również w innych okolicznościach tego typu reakcja występuje. I medytacja transcendentalna nie zaistniała w psychiatrii. Wydaje mi się, że dobrym tropem obiecującym jest właśnie uważność, mindfulness, gdzie Kabat-Zinn miał szczęście albo znalazł dobrych współpracowników pracujących w świetnych ośrodkach naukowych na świecie. I myślę, że tam przełomem i takim przykładem, jak może znaleźć zastosowanie we współczesnej psychiatrii, mogą znaleźć zastosowanie pewne zdobycze myśli wschodniej, były badania dotyczące zastosowania
Wolę mówić mindfulness niż uważności, bo to uważność w Polsce ma takie konotacje, prawda, banalne, codzienne, a uważność, a mindfulness ma taką konotację, że jest to jednak pewna określona strategia postępowania, gdzie zrobiono bardzo porządne badania z randomizowanym doborem do grupy pacjentów, którzy przebyli epizod depresji. I okazało się, że w sposób niebudzący wątpliwości, przy losowym doborze do dużych grup, że u osób, które odbyły szkolenie w zakresie mindfulness, nawroty depresji były rzadziej, istotnie rzadziej. I do tego też jest dosyć przekonywujące, proste wyjaśnienie, że praktykowanie mindfulness nie tylko zwiększa zdolność do wykorzystywania tej techniki do redukcji stresu, bo to jest w obrębie medycyny i istotne jej znaczenie, ale również zwiększa samoświadomość, czyli osoby, które mają skłonność do depresji, dzięki tej zwiększonej zdolności samoobserwacji wcześniej identyfikują występowanie u nich depresyjnych schematów myślenia i opanowują w trakcie terapii również umiejętność ich neutralizowania i przez to ta umiejętność wpływa korzystnie na leczenie. W tym momencie można powiedzieć, że jest to dodatkowa technika, która wpływa korzystnie na leczenie depresji. I tak sobie wyobrażam, że dobra współpraca, brak jakichś ideologicznych sporów, tylko szukanie sposobu na udokumentowanie skuteczności określonych procedur wywodzących się ze wschodu, czy niekoniecznie ze wschodu, czy z tej mistyki chrześcijańskiej, w obręb medycyny ma przyszłość.